Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej. Taką oto relację przekazał nieznanemu światu aktor Andrzej Chichłowski. Jest to zarazem pierwsza relacja, jaka ukazała się w rubryce Dotknięcie nieznanego w numerze drugim z roku 1990. Moje zetknięcie z tym, co określa się mianem nieznanego i tajemniczego, nastąpiło za sprawą kolegi ze szkoły teatralnej, Wojtka Maciuszonka. Był to chłopak niezwykły, bardzo wrażliwy i obdarzony zdolnościami telepatycznymi. Robił rzeczy niesamowite. Czytał na przykład zamknięte w kopercie listy. Potrafił też przyciągać do siebie ludzi. Sam doświadczyłem tego kilka razy. Odczytywał dłońmi ciepłotę kolorów. Można było położyć 9 kart czarnych i jedną czerwoną koszulkami do góry, a wskazał tę czerwoną ze 100% dokładnością. Bał się swych możliwości, gdyż czasem wymykały się jego kontroli. Gdy mu podawano adres jakiegoś mieszkania, w którym nigdy nie był, opisywał dokładnie, jak ono wygląda wewnątrz. Jego paranormalne zdolności szczególnie silnie dawały o sobie znać w stanie zmęczenia. Znał chiromancję, a jego wróżby sprawdzały się w dobrym i złym. Wywoływał też duchy. Kiedyś poprosiłem go o taki seans. Byłem ciekaw, nigdy tego wcześniej nie widziałem. Pamiętam jak dziś. Ledwie dotknął talerzyka, wpadł w trans, po czym upadł na kanapę. Oczy nieprzytomne, nieobecne. A z jego wnętrza, jakby gdzieś z głębi brzucha, dobywał się straszliwy, dziwny głos. Jestem przekonany, że nikt nie potrafiłby wydać takiego dźwięku. Zresztą Wojtek nie był brzuchomówcą. Ów głos twierdził, że był rycerzem, żyjącym w początkach XII wieku. Dokładnej daty już sobie nie przypominam. Zabił jakąś kobietę i popełnił samobójstwo. Cierpi z tego powodu i aby odpokutować swoją winę, musi ponownie się zabić. W trakcie wypowiadania słów zobaczyłem, jak Wojtek, wciąż nieprzytomny, wstaje, otwiera okno i wchodzi na parapet z zamiarem wyskoczenia z 4. piętra. Oszołomiony tym wszystkim, schwyciłem go w ostatniej chwili. Nagle odzyskał świadomość, przeraził się. Kiedyś hipnotyzował go Lech Stefański, a potem jakiś Arab. Poddawali go regresji hipnotycznej, podczas której przeżywał swoje poprzednie wcielenia. Po obudzeniu niewiele pamiętał. Pozostało jedynie przykre wrażenie, jakby ocierał się o coś złego. Specyficzne wspomnienia zachowałem z rodzinnej posiadłości Wojtka w Bydgoskiem. Zasiedzieliśmy się tam kiedyś do późna. Była już 24, gdy zapytał, czy chce zobaczyć coś niezwykłego. Powiedział, przyjrzyj się portretom pradziadków. Nie wiedziałem, co może się zdarzyć, z drugiej jednak strony pamiętałem, że bywało już tak, iż w jego obecności nagle spadały obrazy czy otwierały się okna. Spojrzałem, oczy postaci na portretach poruszały się raz w lewo, raz w prawo, w górę i w dół. Wziąłem to zrazu za złudzenie optyczne, efekt zmęczenia. Proponowałem, abyśmy poszli już spać, ale czuliśmy, że niezwykła atmosfera narasta i coś jeszcze będzie się działo. Po chwili zaczęły się samoistnie zwijać do wewnątrz, zawieszone na oknach zasłony. Zwijały się tak i rozwijały kilkakrotnie. Całej wręcz serii niezwykłych zdarzeń doświadczyliśmy podczas wakacji w Szwecji. Pojechaliśmy tam studencką grupą po trzecim roku, latem 1979 roku. Podróżowaliśmy maluchem i kupionym na miejscu Audi 100 LS. Odwiedzaliśmy różne małe miasteczka, nocując zwykle w letnich schroniskach młodzieżowych, które jednak pod koniec naszego pobytu zawiesiły już swą działalność. Na szczęście wypatrzyliśmy na mapie, że przy miejscowym kościele są pokoje gościnne. Postanowiliśmy w nich zanocować, ale akurat zepsuł się fiacik. Musiałem więc zrobić dwa kursy, aby przewieźć na nocleg całe towarzystwo wraz z bagażem. Jechaliśmy właśnie z kolegą po dwie ostatnie dziewczyny, kiedy Wojtek z Tomkiem Budytą postanowili się przejść. Nie uszli daleko. Jak potem relacjonował Tomek, Wojtek nagle się zatrzymał. Nie idź dalej, zawołał. Stanie się coś złego. W tym momencie Tomek chciał podejść do widocznego 40 metrów dalej Białego Krzyża, jednak Wojtka żadną siłą nie można było nakłonić, by udał się w tamtym kierunku. Gdy wrócili do pokoju, Wojtek w transie
padł na łóżko. Andrzej za chwilę będzie miał wypadek, wykrztusił. Nikomu nic się nie stanie. Samochód skasowany. Zgubi wszystkie nasze pieniądze, ale one się znajdą. Dziewczyny wpadły w histerię. My w tym czasie odjechaliśmy może ze 20 kilometrów. Ania Sobik siedziała koło mnie, Tadek Hankiewicz z tyłu, oboje aktorzy. Nagle samochód ściągnęło w prawo. Nie wiem dlaczego. Skręciłem kierownicę w lewo, bez rezultatu. Wreszcie układ kierowniczy zareagował, ale z opóźnieniem. Widzę, że lecimy w jakiś rów. I wówczas w okamgnieniu przypomina mi się, przewija jak na filmie, całe moje życie. Zmarła niedawno matka, ojciec, rodzeństwo, koledzy, wszystko, co z nimi związane, dobre i złe. Czuję, jakbym leciał samochodem w przepaść. Nic nie widzę, a właściwie jakby szalenie realny tunel. Po bokach ciemność i tylko gdzieś daleko przyciągające mnie światło. Nie bałem się. Tak naprawdę nie było tam żadnej przepaści, jedynie rów, głęboki na metr i dwa szeroki. Dalej skarpa i następny rów. Naokoło drzewa, słupy i leżące wielkie dreny. Dobrze, że nie przyhamowałem, bo doszłoby do koziołkowania i dachowania. Przelecieliśmy to wszystko, zaczepiając jedynie podwoziem o nasyp i wylądowaliśmy na innej drodze dochodzącej do naszej. Właściwie powinniśmy nie żyć. Mieliśmy jednak niezwykłe szczęście, trafiając w lukę, gdzie akurat brakowało jednego odcinka drenu. Potem jeszcze kierowany dziwną siłą, nieświadomie wykonałem slalom między stojącymi na drodze żelaznymi barierkami, aż na samym skrzyżowaniu samochód odmówił posłuszeństwa. Nie wiedzieliśmy, co robić. Było już ciemno, a należało zabrać czekające na nas pozostałe dwie osoby. W tym momencie nadjechała samochodem jakaś elegancka para. Choć wybierali się na przyjęcie, zgodzili się nam pomóc i zawieźć do miasta, gdzie mieliśmy znajomych. Najpierw jednak musieliśmy zepchnąć wóz na pobocze. Nie dał się ruszyć. Hamulce poblokowały się, a cały spód wraz z misą olejową był zdarty. Później pomogła nam znajoma z miasteczka, ale z kolei w jej samochodzie, będąc w szoku, zostawiłem torbę ze wszystkimi pieniędzmi, tak jak w swojej wizji przewidział Wojtek. Zgubę nam jednak zwrócono. Jakby tego było mało, Wojtek w nocy miał jeszcze przykry sen, który zaważył na dalszym jego życiu. Objawił mu się mason o imieniu Eryk, człowiek z drewnianą nogą, który opowiedział swoją historię. Wynikało z niej, że kiedyś okrutnie wykorzystywał i dręczył parobków ze swoich wsi. Płacił im nie pieniędzmi, a żetonami, za które mogli kupować towary tylko w jego sklepach. Zginął, poślizgnąwszy się w młynie wodnym, który go zmielił. Została po nim drewniana noga i laska. Zagroził Wojtkowi, że jeśli zdradzi komuś ten sen, to w najważniejszym momencie życia straci głos, a my z miasteczka nie wyjedziemy. Nie bacząc na to, przyjaciel rano opowiedział mi o nocnym koszmarze. Po śniadaniu mieliśmy zwiedzać kaplicę. Ledwie otworzyliśmy drzwi, a na wprost nas ukazał się portret człowieka, pod którym leżała noga, proteza i laska. Wojtek wykrztusił: to jest Eryk. Towarzysząca nam siostra zakonna ze zdziwieniem zapytała, skąd o tym wie. Zrelacjonował sen, a ona potwierdziła fakty. Wszyscy poczuliśmy się nieswojo. Postanowiliśmy wyjechać możliwie najszybciej, co jednak okazało się nie takie proste. Był już piątek, a my mieliśmy niesprawne oba samochody. Przez weekend nic nie dało się zrobić. Dopiero w poniedziałek kupiłem stare Volvo. Audi nadawało się do kasacji. Nie mogliśmy natomiast uporać się z naprawą malucha. Poratował nas miejscowy ksiądz, odkrywając przyczynę awarii. W ten sposób minął już wtorek. Następnego dnia z samego rana, po załadowaniu bagażu, wreszcie wyruszamy. Ledwie odjechaliśmy kilkaset metrów, gdy nagle zapaliła się w moim samochodzie instalacja elektryczna. Dziewczyny zaczęły krakać, że sprawdza się przepowiednia Eryka. Facet, od którego kupiłem samochód, naprawił go bezpłatnie, ale ani obejrzeliśmy się, jak z wtorku zrobił się czwartek. W piątek, tak oto minął nadprogramowy tydzień naszego pobytu we wsi, pokonaliśmy kolejny etap podróży, lecz ja zawróciłem jeszcze po drugą partię pasażerów, Wojtka i trzy inne osoby. Wsiedliśmy z bagażem, przekręcam kluczyk w stacyjce, nie działa.
Podniosłem maskę i zobaczyłem zdjęte klemy. Oniemiałem. Na dobrą sprawę nikt nie miał możliwości tego zrobić, bo przecież samochód był zamknięty. Gdy w końcu ruszyliśmy, towarzyszył nam wielki czarny kruk. Po 100 metrach siadł przed nami na jezdni. Zatrzymałem samochód. Staliśmy, dopóki nie odleciał. Historia ta zaciążyła na całym dalszym życiu Wojtka. Bardzo się bał, że straci kiedyś głos, na przykład na premierze, i zawiedzie jako aktor. Dostawał różne role, ale zaraz przytrafiało mu się coś niedobrego. Na przykład łamał nogę albo spadał z krzesła i doznawał wstrząsu mózgu. Wreszcie zrezygnował z pracy w teatrze. Prześladowało go przeświadczenie, którego przed nami nie ukrywał, że młodo umrze. Starał się zagłuszyć w sobie paranormalne zdolności, które stały się dla niego udręką. Bezskutecznie, a w maju 1989 roku ktoś napadł na niego na postoju taksówek i silnie uderzył. Powstał krwiak trzustki i Wojtek w 4 miesiące później zmarł. Akurat w tych dniach minęła pierwsza rocznica jego śmierci. Notowała Anna Ostrzycka-Rymuszko. Relację tę we wrześniu 1990 roku przekazał nieznanemu światu Andrzej Chichłowski, aktor Teatru Szwedzka 2x4 w Warszawie, dawniejszy popularny, poprzednio Teatru Polskiego i Komedii oraz Sceny w Płocku. Role w filmach Byt Jazz, Szkatułka z Hongkongu, Limuzyna Daimler-Benz, Czarodziej z Harlemu. Nowym serialu telewizyjnym Pogranicze w ogniu, a także jednym z odcinków francuskiej serii Napoleon. Jeżeli doświadczyłeś bliskiego spotkania z czymś nieznanym i chcesz podzielić się swoją historią z innymi, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail dotknięcie@nieznany.pl.